Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że każde dziecko powinno być aktywne przez 60 minut dziennie. Aktywność fizyczna pozwala dzieciom prawidłowo rozwijać się, a także zwiększa odporność organizmu. Polska nie wypada dobrze na tle badań europejskich. Aż 20-30% Polaków w wieku szkolnym nie uczestniczy w zajęciach WF-u. Powoduje to, że aż 30% chłopców i 20% dziewczynek jest dotkniętych problemem otyłości. Powinniśmy bardzo aktywnie działać, aby zachęcać do aktywności młodych Polaków. Dzieci naśladują swoich rodziców, w związku z tym bezruch także może być dziedziczony. Statystyki dla dorosłych Polaków są fatalne. Ćwiczymy tylko 90 minut w tygodniu. Jest to bardzo daleko od 60 minut dziennie, które są rekomendowane dla każdej młodej osoby przez Światową Organizację Zdrowia. Bezruch wpływa na jakość życia, a także zwiększa ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Nasze dzieci mogłyby dożyć 100 lat, ale bez ruchu to może się nie udać. Aktywne Szkoły Multisport to program adresowany do 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym. W ramach programu angażujemy także rodziców, nauczycieli i lokalne samorządy. Naszą misją jest promowanie aktywności wśród dzieci, dlatego przygotowaliśmy specjalny program. Na początku tego programu każde dziecko bierze udział w naszej grze. W swojej szkole może zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami związanymi z aktywnością fizyczną. Potem przez pół roku angażujemy rodziców, nauczycieli i lokalne samorządy do promowania aktywności. Po pół roku wracamy do szkoły i znowu przeprowadzamy podobny test sprawności fizycznej. W najbliższych latach chcielibyśmy, aby program bardzo szeroko dotarł do wielu dzieci. Chcielibyśmy bardzo wpłynąć realnie na ich podejście do aktywności fizycznej.